Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj na potrzeby odcinka wykonałem makietę schodów. Zajmiemy się pomiarem barierki schodowej. Często zadajecie pytania na prywatnych wiadomościach, na Facebooku, na mailu. Często dzwonicie, jak poprawnie dokonać pomiaru, jak wymiarować schody, żeby potem nam barierka bezbłędnie spasowała. Pytanie trudne, ponieważ jest to niemożliwe, aby to wszystko wytłumaczyć przez telefon. Dlatego postanowiłem nagrać dzisiaj film i przekazać Wam tą moją wiedzę, ten mój sposób, który ja już stosuję od kilku ładnych lat. Nigdy mnie ten sposób nie zawiódł. Zawsze te barierki mi pasują bezbłędnie, więc myślę, że sposób sprawdzony i w miarę pomiar jest prosty. Nie potrzebujemy kątomierza, nie potrzebujemy pomiaru kąta, schodów, tylko w zasadzie cztery. Potrzebujemy cztery wymiary i na podstawie tych czterech wymiarów jesteśmy w stanie na warsztacie wykonać barierkę bezbłędnie, wykonać barierkę bez rysowania zabiegów, bez rysowania biegów schodów, tylko na podstawie czterech wymiarów robimy barierkę. Do pomiaru takiej barierki potrzebujemy poziomicę laserową. To jest poziomica akurat 40 cm długości, może być 30. Myślę, że nawet by była nieraz bardziej poręczniejsza. Nie potrzebna nam dłuższa. 40 cm w zupełności wystarcza. Ważne, żeby była wyposażona w laser. Jak laser działa? Chyba wiemy. Mam nadzieję, obiektywu mi nie spaliło. Oczywiście metrówka. Dwa kątowniki z wytrasowanym noniuszem w centymetrach i mazak lub ołówek. Jeżeli te schody są wykończone w drewnie, no to nie będziemy mazakiem olejnym po nich pisać, dlatego wtedy stosujemy ołówek, który możemy zmazać. Pierwszą rzeczą, od której zaczynamy, to jest wyznaczenie trepów, na których chcemy słupki. Często jest tak, że pierwszy trep pomijam i słupek stawiam na drugim trepie, aby łatwiejsza była komunikacja. Jeżeli jest klatka schodowa ciasna, jeżeli mamy zejście i chodnik, powiedzmy, który nam zawraca i idzie w tym kierunku, wygodą będzie dla użytkowników, jeżeli ten słupek cofniemy o jednego trepa, nie damy go na końcu, lecz damy go tutaj, komunikacja będzie łatwiejsza. Szerokość trepów przyjęte jest, że jest to wymiar pomiędzy 280 a 350. Zresztą schody wygodne do chodzenia mają pewne wymiary i parametry, których należy się trzymać, ale nie o schodach dzisiaj, tylko o barierce, więc to sobie podarujemy. Mierzymy głębokość, szerokość trepa. W tym przypadku to jest 28 cm. Więc jeżeli to jest 28 cm, znaczymy 14, czyli połowę. I to jest oś naszego słupka. Czyli słupek wypadnie nam w tym dokładnie miejscu. Oczywiście analogicznie robimy to na górnym trepie. Czyli 28, tu jest akurat 30, ponieważ jest tu płyta dokręcona. Ale takie różnice przy pomiarach również się zdarzają. Te schody, zauważcie, że one mi tu obwisły, ta konstrukcja jest za słabo skręcona i to mi obwisło, ale może nawet i dobrze, ponieważ schody niekiedy dokładnie w taki sam sposób są wykonane, że one pływają, trep trepowi jest nierówny. Dopiero na etapie wykańczania tych schodów płytkarz, ewentualnie stolarz stara się prostować te trepy, ale nie zawsze też to wyjdzie.
tym przypadku jest 30, dzielimy na pół, jest 15, czyli na 15 mamy oś słupka, analogicznie jak na dole. I teraz z pomocą przychodzi nam poziomica laserowa, ustawiamy ją na górnym trepie, ustawiamy oczywiście poziom na tej poziomicy. No ja akurat tu poziomu nie mam, ale podaruję sobie to, bo to jest tylko instruktażowy filmik, także nie widzicie, że tu nie ma poziomu, prawda? Powiedzmy, że jest, umówmy się, że jest poziom. I teraz musimy dokonać pomiaru różnicy poziomów. Różnicy poziomów pomiędzy górnym a dolnym trepem. Jest to bardzo ważny, podstawowy wymiar, jaki potrzebujemy. Czyli laser nam świeci, daje nam kropkę. Ta kropka, ten punkt szczera nam na metrówce jest 860. Ale uwaga! Od tego wymiaru 860 musimy odjąć wymiar, o ile podniesiony jest laser. Każda poziomica, bo wiadomo, ten laser się nie kończy nam na końcówce tutaj, na samej spodniej części, tylko jest uniesiony i poziomica jest opisana, ile uniesiony jest laser. W tym przypadku jest to 20 mm, więc od 860 odejmujemy 20 mm, mamy 840. 840 to jest różnica poziomów pomiędzy górną nogą, górnym słupkiem, a dolnym słupkiem. Więc temat jeden załatwiony. Następny temat. W tym przypadku, w tym momencie będą nam potrzebne dwa kątowniki. Kątowniki ustawiamy w ten sposób na osi. Ta krawędź kątownika musi nam szczerać z linią, którą my już narysowali wcześniej, czyli jest to jednoznaczne z osią słupka. U góry robimy tak samo, na dole również. Ja sobie to pomogę i złapię sobie to ściskami. Sposób myślę, że jest bardzo prosty, ale wymaga jednak do pomiaru dwie osoby. Dwie osoby, które mniej więcej wiedzą, o co chodzi. Ta osoba, która nam pomaga mierzyć, też dobrze by było, żeby wiedziała, jak przyłożyć kątownik, w którym miejscu przyłożyć metr i jaki wymiar odczytać. Kiedy mamy ustawione już nasze kątowniki na tych liniach, w środkach słupku, tym samym w środkach naszego trepa, przykładamy metrówkę po schodzie, po tym kącie, jaki wyznaczają nam trepy, ale musimy tą metrówkę unieść, ponieważ musimy mieć tu miejsce na ewentualne jakieś wykończenie. Unosimy to powiedzmy jakieś 3-4 cm. Staramy się to trzymać w linii takiej samej i pod kątem takim samym, pod jakim kątem mamy schody. I teraz tak, odczytujemy długość nasza to jest 1650. Ale na wysokości 150 na dole i u góry, czyli 150 mamy metrówką, mierzyliśmy od 150 i to samo na dole. Tu, w tym przypadku, schody są docinane z równych kawałków i mniej więcej te wymiary się zgrały. Natomiast często jest tak, że na dole jest 150, na dole jest 150, u góry 170 lub odwrotnie, jeżeli schody gdzieś tam ten kąt nam ucieka, to te wymiary często są różne, nie są takie same. Czyli jeszcze raz, mierzymy długość po skosie rozstawu słupków, czyli od kątownika górnego do kątownika dolnego, uwzględniając
wysokość, jaką chcemy tutaj osiągnąć, powiedzmy, tak jak mówię, 3-4 cm, robię tutaj luzu. Zbyt duży luz jest nieładny, ponieważ same te przestrzenie puste już tu nam się tworzą spore, a podnosząc się jeszcze z tym dolnym płaskownikiem, który będzie łączył te słupki, no to wychodzą nam te przestrzenie, te dziury jeszcze większe. Dlatego staramy się tak 3-4 cm, nie więcej, i mierzymy długość płaskosia. I odczytujemy, w którym miejscu metrówka jest przyłożona, czyli od 150 w tym przypadku i na 150 w przypadku dolnego kątownika. I na podstawie tych czterech wymiarów możemy już wracać do domu, na warsztat i wykonać tą barierkę. Nie potrzebujemy mierzyć kąta, nie potrzebujemy już żadnych innych wymiarów. Oczywiście nasz pomiar musimy rozrysować, więc rysujemy słupek górny, słupek dolny. Różnica poziomów była, wynosi 840, czyli 840 między dolną podstawą górnego słupa i dolnego, i długość po skosie 1650, ale na wysokości 150 na dolnym słupku i 150 mm na górnym słupku. I to są wszystkie wymiary, które potrzebujemy, aby wykonać barierkę. Oczywiście 150 u góry jest wymiarem potrzebnym nam tylko do odtworzenia tej konstrukcji. Wiadomym jest, że ten płaskownik, który będzie łączył te dwa słupki, on będzie szedł do pewnego poziomu po skosie, potem się prostuje i tutaj zazwyczaj robię 80 mm, 90, 80, różnie. Robię płaskownik prosty i dopiero od pewnego momentu leci skos. Jak, w którym miejscu, dowiecie się, mam nadzieję, niedługo, jeżeli będzie jakaś realizacja, na podstawie której będziemy mogli zrobić jakiś film i będziemy mogli pokazać na podstawie takich wymiarów, jak ta barierka już powstaje na warsztacie, to taki film na pewno na moim kanale pojawi się. Jeżeli macie pytania, jeżeli może macie lepsze sposoby pomiaru takich barierek, piszcie w komentarzach, chętnie poczytam. Może się wywiąże jakaś ciekawa dyskusja. Jeżeli kanał się podoba i nie chcesz pominąć kolejnych odcinków, zasubskrybuj kanał. Jeżeli sam film się podobał, daj lajka. Ja się z Wami żegnam. Do następnego. Cześć.